Słuchajcie, Dek dostał nowe życie. Co zostało zrobione? Ustawione zostały, tak, ustawione zostały obroty przede wszystkim. Ustawione poziomy zapisu, poziomy odczytu. Ten wskaźnik był trochę przycięty, między innymi, to już zauważyłem. Ustawiłem prędkość taśmy i słuchajcie, normalnie jestem pod wrażeniem, no. Kwestia czyszczenia i ustawienia. I fajnie to chodzi. No dobra, a teraz teścik na oscyloskopie. Ok, mamy tak, 1 V ustawiony na jedynce z generatora, 1 kHz. 1 V mamy w sinusoidy w piku, 1,060 na 1,040. Puszczam tak, ustawmy sobie pauzę. Puśćmy sobie zapis, w tej chwili jedyneczki nagrywa. Idzie rekord. Z generatora piękny sinus. Tam widać, dwa kanały, jak widać. Są podpięte dwa, lewy jedynka, dwójka, dwójka czerwony. Czyli prawy kanał. Ok, nagraliśmy. Cofnijmy sobie teraz, tak jak tutaj jest, od zera. I mamy sieczkę. Czemu tak śmiesznie nagrało? No, przed chwileczką było wszystko dobrze, no. Dobra, jeszcze mała korekta. Jeszcze raz, jedyneczki nagrywamy. Nagrywamy 1 V, 1 kHz. Być może wiem, co się dzieje. Dobra. No tak, prawy nagrywa potężnie mocniej. I widać to na oscyloskopie, to nagranie. Że mamy prawy mocniej. Dobra, już jeszcze raz poprawiamy. No dobra, wciskamy rekord. Jedyneczki, 1 VPP, 1 V. Ok, rekord. 0 na liczniku, niech się trochę nagra. Kurde, no 2,5 godziny, prawie 3 godziny już nad nim siedzę, a to nic. I jeszcze trochę nad nim posiedzę, z tego co tu widzę. Cofnijmy do zera licznik, zobaczmy, co się nagrało. 1. Troszeczkę prawy mocniej, ale na wyjściu, tak jest, prawy jest troszeczkę mocniejszy niż lewy. Jeszcze mała korekta, 0 na liczniku. Troszeczkę jeszcze tutaj zmniejszymy poziom zapisu, o, na prawym, delikatnie. Jedyneczki, 0 na liczniku. Pauza, start. Jeden. Wszystko się zgadza na jedynce. Pauza. Cofnijmy do zera. 1, 0. Troszeczkę jeszcze prawy, delikatnie prawy. No, ale tutaj już mamy identycznie nagranie, także już teraz jest kwestia, tak było wcześniej, moment, muszę przewinąć, cofnąć. Cofniemy. Mamy prawy troszeczkę mocniej niż
lewy, czyli dobrze, zdjąłem jeszcze prawy, jeszcze raz 0, nalicznik, rekord 1, 1. Prędkość taśmy ustawiona, głowica ustawiona. Jeszcze tylko wypoziomować ten zapis i odczyt, no, żeby było identycznie. Dobra, pauza. Cofnijmy. Niecały 1, 1. Inaczej, przełóżmy taśmę na drugą stronę, bo może być zdarta. Akurat ta, bo już tyle razy nagrywana, że o panie, już wiem, co jest grane. Wiem, co jest grane. Prawy kanał. O, tu jest za bogato. Dobra. Pauza, 0, rekord. Nie, no tu musimy ustawić, żeby to było równo. Na oscyloskopie mamy równo, równo. Czyli wzmacniacze równo pracują, tylko jeszcze nie pracują równo w same wskaźniczki. Jeszcze trochę, o, jest 0, dobra. Puszczamy rekord, 1 kHz. Tu mamy 0, tu mamy trochę więcej niż 1 VPP. Pauza, cofnijmy to, co nagraliśmy. 0, 0. I tak właśnie. Jeszcze raz, 0, 0. Jeszcze raz nagrajmy, żeby sprawdzić, czy jest ok. 0, 0. Trochę więcej niż 1 V, 1, praktycznie, 1,094. Rekord idzie. Pauza, cofnijmy to, co nagraliśmy. 0, 0 z kawałeczkiem, delikatnie, prawie za dużo pokazuje, ale sprawdźmy, coś się dzieje, no. Nie, to przesuw taśmy, to jest normalka. No dobra, to by było na tyle. Ustawione są zapisy, ustawione są, jest taśma, zaraz efekt końcowy. No i trochę było przy nim zabawy, że tak powiem. Ale jest super, no, jest bajka. Tak jak ma być, wszystko tak jak ma być. Nowe życie dostał magnetofon. Pięknie gra, pięknie odtwarza, pięknie nagrywa. I skręcamy. Dobra, jeszcze kwestia tylko poskręcania. No i stan jest super. Ekstra. Pozdrawiam. Sprzęcik piękny. Ja zapraszam do lajkowania, do udostępniania. Niech jeszcze coś zostanie, chociaż jakieś wspomnienia z Unitry, nie? Pozdrawiam.